W tym sezonie u pana Mirosława na plantacji borówki testowaliśmy produkt, jakim jest MC Cream. Jest to produkt wyprodukowany przez włoską firmę Valagro. MC Cream w swoim składzie zawiera głównie algi Ascophyllum nodosum i ten produkt wpływa na fotosyntezę. Jak wiemy, fotosynteza, jeśli chodzi o uprawę borówki, jest najważniejsza, bo to od niej zależy, jak roślina będzie plonowała w trakcie całego sezonu. Więc jeśli chodzi o preparat, jakim jest MC Cream, to my zauważamy przede wszystkim wpływ na zdrowotność rośliny, to jak ta roślina wygląda w trakcie całego sezonu, na przyrosty, jeśli chodzi o liści, w ogóle o masę liściową, ale też zauważamy, że sam owoc po stosowaniu preparatu przy minimalnej ilości zabiegów, 2 czy 3, owoc jest większy. Preparat również wpływa na jakość tego owocu, na jakość pozbiorczą, na lepsze utrzymywanie nalotu, a finalnie, co nam też producenci i konsumenci mówią, to wpływa na sam smak. Na sam smak owocu. Wszystkie nasze produkty produkowane są w zgodzie z naszą główną technologią, jaką jest technologia GEA Power. Ta technologia, można powiedzieć, że składa się z takich 4 podstawowych filarów. Filar pierwszy, najważniejszy, to jest dostęp do naszych surowców, bezpośredni dostęp. Czyli Ascophyllum nodosum, o którym wspominałam a propos preparatu MC Cream, to są surowce, które sami pozyskujemy w Norwegii. Drugi filar naszej technologii GEA Power to są metody ekstrakcji, które przeprowadzamy w naszych fabrykach ulokowanych na całym świecie. Trzeci filar tej technologii to metody laboratoryjne, którymi się podpieramy. Czwarty, ostatni ten filar to już jest ta wiedza specjalistyczna. I a propos tej wiedzy specjalistycznej, najważniejsze jest to, żeby wspomnieć o tym, że przeprowadzamy mnóstwo doświadczeń, mnóstwo prób, sprawdzamy nasze produkty w centrach doświadczalnych na całym świecie. W Polsce mamy również próby z jednostkami badawczymi. Ale co najważniejsze, to też te opinie, które zbieramy od producentów lokalnych. I przykładem na to jest plantacja pana Mirosława, gdzie testowaliśmy i obserwowaliśmy preparat przez cały sezon. I to te opinie od producentów dla nas są najważniejsze. I myślę też, że dzięki tym opiniom, po tym roku, jaki był, po tym sezonie, możemy stwierdzić, że sezon dla tego preparatu, jakim MC Cream, był bardzo udanym sezonem. Dlatego też zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żebyście również proaktywnie wzięli udział w tych doświadczeniach i w tych próbach i sami przetestowali i wyrobili swoją opinię na temat naszego preparatu, jakim jest MC Cream. Poza preparatem, jakim jest MC Cream, w naszym asortymencie mamy również preparat, jakim jest Megafol, który jest Państwu bardzo dobrze znany, jeśli chodzi o wspomaganie rośliny w przypadku wystąpienia tych najgorszych, najtrudniejszych warunków stresowych. Do problematycznych, jakie tutaj bym zaliczył z tych 16 odmian, które mam, to jest odmiana Sierra, która jest wspaniałą odmianą, odmiana środkowa, nawet troszeczkę wcześniej. Natomiast jest grymaśna, jeżeli chodzi o właśnie też tak coś podobnego do Brigida Blue, ale tej nie będę kasował. Na tej odmianie problematycznej, o której powiedzieliśmy między innymi, stosowałem preparat o nazwie MC Cream, na tej i na odmianie Danes Blue. No i jestem z tego, co obserwowałem, mimo że to było nieszczęśliwy rok do obserwacji pod względem pogody, prawda, bo więc wiosna, ten mróz majowy skasował sporo, więc ta roślina się też inaczej zachowała, że ona bardziej wegetatywnie poszła teraz, prawda, żeby, no, bo miała mało owoców, więc no to pracowała na przyszłość, na przyszły rok pracowała. Była okazja do porównania, prawda, mimo że stosowałem ten preparat no w tak niesprzyjających okolicznościach. Umówiłem się z panią Karoliną, która dostawcą z firmy Valagro jest tego preparatu MC Cream, że w przyszłym roku zrobimy większe badania i zaczniemy wcześniej, wtedy, kiedy pani Karolina powiedziała, że powinniśmy zrobić je już w momencie kwitnienia i 4 razy w roku, a nie tak jak w tym roku było 2 razy robione. Ale już po dwukrotnym potraktowaniu muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Co zauważyłem? Po pierwsze, wigor krzewu zdecydowanie lepszy, jakość liści, wybarwienie liści zdecydowanie lepsze. Owoc jest porównywalnie do kontroli. Owoc jest ciut większy, ale to jest wszystko takie optyczne tylko. Natomiast zdecydowanie już widać było na przykład nalot. Był lepszy nalot niż na tej kontroli. No i
tu jest znowu ocena subiektywna, ponieważ smakowo, tak? Kontrole i potraktowane MC Creamem. Znowu MC Cream, powiem tak, smaczniejsze. Paweł Wawryszczuk, Polska Borówka. Od 15 lat związany z owocami borówki, z uprawą borówki. Od 6 lat szkółkarstwem, głównie szkółkarstwo oraz doradztwo. W szkółce w danym momencie produkujemy odmianę typową na rynek polski. Dbamy o jakość naszych sadzonek. Przygotowujemy nasze sadzonki dla klientów indywidualnie. Tniemy je. To jest ważne, aby te sadzonki, krzewy były rozkrzewione, żeby miały wystarczającą liczbę pędów. Po prostu odpowiedni kształt krzew bez dalszych zabiegów wsadzony w grunt powinien zadowolić klienta. Do tego celu po cięciu stosowaliśmy megafol, który naprawdę przyniósł piękne efekty, przede wszystkim w tym roku. Przy ciężkich warunkach pogodowych pozwolił tym roślinom pięknie rozkrzewiać się, zwiększył masę liściową i wszystkie zaistniałe blizny po cięciach konserwował. Ze swojego doświadczenia na plantacjach, które prowadzę, wiem, że ważną rolę odgrywają aminokwasy i biostymulatory, przede wszystkim biostymulatory. Tutaj w wypadkach stresowych także i w poprawieniu kondycji i jakości owoców bardzo świetnie sprawdzał się MC Cream. Ten rok był dla nas ciężki, miejmy nadzieję, że następny będzie dla nas łaskawy.